podaję z jednego źródła 2044-48. Dzięki żonie, a to nie wyjaśniła, powstała taka pista, później są też różne daty. Że po koniec wieku XIX, inne, że przełom XIX i XX, że dobudowano tutaj tradycje i dobudowano jeszcze wieże. I tak jak powiedziałam, budowana była kaplica od razu z przeznaczeniem na kaplicę grobową dla Radziwiłłów, ponieważ tak potem naprawdę to z pierwszego założenia, że Antoni miał być taką jesienno, czy wiosenno, jesienno, letnią rezydencją, okazało się, że spędzają tutaj bardzo dużo czasu Antoni. No i po miejscu sobie wybrali jako miejsce swojego ostatniego pobytu. Na uwagę tutaj w tej kaplicy zasługuje kilka elementów. Witraż wzorowany na obrazie Matki Boskiej Opoklatki z kaplicy Odwiedzanie i tak? To był jeszcze witraż, czyli w tej chwili Pan przyjedzie do wymiany. Był witraż, na którym był herb Prus. Wspominam, księżna Luiza była cesarskiej rodziny pruskiej, w związku z tym właśnie ten herb Prus i był chęt Radziwiłłów trąby. Kolejna rzecz bardzo ta ciekawa i na ile cenna, to też do końca niewyjaśnione, to jest właśnie ten stary na takich czterech kolumnach, bardzo bogato dekorowany, jest bardzo duża ilość figurek na każdej kolumnie, bardzo misterna, ile wiecie, Pan mu odpowiada, postaci na tych kolumnach i też są przypuszczenia co do powstania tych kolumn dwa. Pierwsze, że mogą uznać cały mur, że może pochodzić do VI wieku naszej ery, bądź też z XIX wieku. Na pewno jest wykonane we Włoszech to dzieło i też dwie wersje, skąd to się tu mogło wziąć. W jednym źródłach jest napisane, że zostało tutaj sprowadzone dzięki Ferdynandowi Radziwiłłowi, a w innym źródłach, że być może to ksiądz Edmund Radziwiłł, który pisał jako ksiądz, ponieważ był wielkim miłośnikiem świętych. Także takie różne informacje, myślę, że to wymagałoby jakichś bardzo szczegółowych badań, czy może śledzenia jakichś pamiętników, zapisków rodzinnych Radziwiłłów i być może rozwiałoby to jakieś wątpliwości. Są, bo witraż wrócił tutaj, renowacji na witrażu.